Witam wszystkich widokiem moich Polish Spiritów, czyli klematisów, które o tej porze roku, czyli właśnie w sierpniu, tak w drugiej połowie, pięknie się prezentują. Już mam kwitnące dwa krzaczki. Proszę bardzo, tu jeden, tu drugi. Przejdę na tył ogrodu, bo zobaczę, co tam się dzieje, chociaż jak zwykle mam minutkę. Wczoraj były u nas ulewy, jakieś miały być w nocy nawałnice. Zobaczymy, czy nic się nie wydarzyło. Chyba nie. Tutaj dojrzewają moje piękne rozplenice. Jeszcze nie kwitną. U mnie trawy w cieniu zawsze troszkę później. U innych pewnie już są w apogeum. Nic się nie stało, nie obleciały owoce pigwowce. Dojrzewają w spokoju. Tam z tyłu widzę, że zakwitła znowu ta budleja niebieska, której nie zdążyłam wcześniej pokazać. Pewnie to jest Blue Knight, czy ten niebieski rycerz. Bo różowa jeszcze tutaj widzę sobie, troszeczkę też resztkę kwitnienia ma. Także dwie budleje Dawida w tym roku. To nie są duże krzaki, jedno dwuroczne, ale zawsze coś. Co tu jeszcze? Z tyłu bielą się limelighty zapewnie, czyli te hortensje bukietowe. Tu oczywiście z przodu vanilla fresh. Vanilla w tym roku nie jest tak piękna jak w tamtym, ale nie jest zła. Także zobaczymy, jak dalej się będzie prezentowała. Wszędzie pięknie kwitną kwiatnie syryjskie, czyli te hibiskusy ogrodowe. U mnie kilka kwiatuszków, bo mam jeszcze młody krzaczek. Co tu jeszcze? Nasturcje w końcu zakwitły. Tutaj między tymi niszczowikami depiego koło rozplenicy. Mam taką jedną małą nowość, mianowicie w Leroy na wyprzedażach piękna kanna, paciorecznik w jakiejś dobrej cenie. Tutaj ją zostawię w kąciku, dlatego że tu jest wilgotno i ona sobie tutaj poradzi, tylko jakąś dla niej doniczeczkę ładną zorganizuję. W tym suchym roku sprawdzają się, widzę, bardzo róże pomarszczone, ponieważ one nie potrzebują dużo wody i na tej mojej glinie i w suszy radzą sobie. W końcu widzę zakwitu ascenica, ta ponytail. Zawsze chciałam ją mieć, ale ja nie mam ogrodu preriowego, nie mam też dużego ogrodu, więc chociaż w donicy. Więc to mnie troszkę cieszy i w tym roku, bo zastanawiam się już powoli, co się w sezonie sprawdziło, co się nie sprawdziło. Oczywiście sezon się jeszcze nie skończył, ale do takich sukcesów na pewno zaliczę bratki. Takie nigdy nie wazorne maluszki, ale okazuje się prawie przez cały sezon w tej donicy, tylko że nie plastikowej, w donicy betonowej kwitną, więc to będzie jeden z tych wygranych. Mam tu kilka doniczeczek, które są do wsadzenia, to nimi się zajmę, jak przyjdzie na nie czas, ale tam z tyłu widzę, że cały czas kwitnie ten bawołnik, prawdopodobnie Kassandra belinowy. To teraz widzę, na ten sierpień jest dobra opcja i muszę kończyć, bo już mnie wołają, reszta może później, na razie.